Hej, cześć, z tej strony Węku. Dzisiaj zobaczymy, czy do pierwszej części to wytrzymamy 100 kapsułek S-Luan Challengers oraz S-Luan Legends. Tak więc zaczynamy. Życzę mi szczęścia. We'll be right back.
było na tyle. Wszystkie pojemniki już są stałe otwarte. Zdrowo nawet się cieszę, jednak no mogło być nieco lepiej. Pojawiło się kilka naklejek hologramów oraz kilka naklejek od Virtusów, z czego się również cieszę. Nie brakuje również naklejek aktualnych zwycięzców Esla, czyli Nipu. Nawet z jednym hologram, a nawet dwa. No jednak najwięcej mamy właśnie naklejek od Hellraisers oraz od teamu DAT. Co by tu jeszcze dać? No, dziękuję za poświęcenie czasu na złożenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania mojego fanpage'a. Wszystkie linki tutaj będą na ekranie pokazane. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć. Poszukuję chętnych osób, które dołączyły do naszego teamu Freaky Gamers. Przewidziałyby oczywiście to osoby nasz tak zespołowy FG i razem z nami spadłyby do poziomu srebra 1, aby tam nieco się pobawić. No tak więc raz jeszcze pozdro, dzięki, cześć.